dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy na stawy Belnik, na terenie ośrodka Tarka w Jaworznie. Tarka to miejsce znane każdemu jaworznianinowi. To właśnie tutaj niektórzy mieszkańcy spędzili najlepsze lata swojej młodości. Pewnie nie jeden jaworznianin pamięta Tarkę jako miejsce, które kiedyś tętniło życiem i cieszyło się ogromną popularnością. Ale grzybków, ale jakie piękne, ho, ho, ho. No, trochę jego jest. No, piękne. Dlaczego Tarka? Dawniej nazywano tak bagna i moczary, gdzie żyły łosie, dziki, a nawet żubry. Były to miejsca doskonałe do polowań. Podobno właśnie na takie eskapady przyjeżdżał tutaj kardynał Fryderyk Jagiellończyk, syn Kazimierza Jagiellończyka oraz król Stefan Batory, który był zapalonym myśliwym i polował tylko na większą zwierzynę. Według innego źródła nazwa może również nawiązywać do śliwy, tarniny zwanej Tarką. Obecnie na tych terenach znajduje się opuszczony ośrodek wypoczynkowy Tarka, który niegdyś był własnością kopalni Jaworzno. Kompleks stawów zlokalizowany w południowej części miasta w rejonie Dębu, na terenie kompleksu leśnego Chrzanowa, w Nadleśnictwach Chrzanów. Zbiorniki znajdują się na obszarze byłego ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego Tarka. Pomimo, że lata świetności obiekt ten ma już za sobą, nie traci na atrakcyjności. Choćby ze względu na bioróżnorodność, która jest tutaj bogatsza w porównaniu z wieloma innymi miejscami Jaworzna. Obecność czterech stawów oddzielonych od siebie groblami oraz otaczające je lasy stanowią warunki dla wzrostu różnorodności biologicznej tej okolicy. Zbiorowiska leśne to przeważnie drzewostany sosnowe, a na niewielkich powierzchniach lasy liściaste o charakterze łęgów. Z rzadszych gatunków występują tu zawilec żółty, śledzienna, skrętolistna, ziarnopłon wiosenny, a spośród gatunków chronionych kruszyna pospolita, kruszczyk szerokolistny, ciemiężyca zielona. Zbiorniki wodne i trzcinowiska przylegające do lasów zapewniają warunki bytowania dla bezkręgowców, które związane są z tego typu środowiskiem. Zaliczamy do nich ważki, przedstawicieli rodzajów szablak, żagnica, ważka, pałątka, pluskwiki różnoskrzydłe, nartniki i pluskolce oraz kilka gatunków chrząszczy wodnych, z największych ich przedstawicielem na badanym obszarze pływakiem żółtobrzeszkiem. Wśród ślimaków zasiedlających stawy wymienić można błotniarkę stawową i zatoczka rogowego. No tutaj jak nad morzem latarnia. Na terenie ośrodka Tarka znajduje się również bardzo ciekawa budowla, przypominająca latarnię morską. Ale skąd tu latarnia morska? Niestety tego nie wiem i nie znalazłem informacji, które by coś na ten temat powiedziały. Ponieważ dno jest tutaj muliste, spotykamy również skąposzczety z gatunkiem rurecznik. Rybostan tych zbiorników tworzą głównie leszcz, płoć, karp, jazgarz, okoń, karaś srebrzysty. Występują również szczupak, lin. Po stronie północno-zachodniej czwartego stawu strumień odprowadzający wodę rozlewa się, tworząc młonkę. Teren ten zarośnięty jest olchą i jej podrostem oraz inną wilgociolubną roślinnością. Można tu zaobserwować gatunki chronione, traszkę zwyczajną, ropuchę szarą, ropuchę zieloną, żabę trawną oraz rzekotkę drzewną, a także żaby z grupy zielonych. Na stawach gniazdują łyski, kokoszki wodne, krzyżówki.
Gęsto zarośnięte brzegi stawów i otaczające je zbiorowiska leśne stanowią doskonałe siedliska dla wielu ptaków śpiewających. Szczególnie cenne są chronione prawem unijnym gatunki płazów wymienione w czwartym załączniku dyrektywy siedliskowej, czyli żaba jeziowa, ropucha zielona oraz żegotka drzewna. Dobry, bierze coś, bierze? No, nie ma. Coś weźmie, ale małe. Malutkie, nie ma. Aha. Żeby uzbierać teraz, ale nie ma. Dzień dobry, dzień dobry. Coś? Dobry. Tak, cały koszyk miał. No, grzybki, piękne, o, prawdziwki. Kurde, no, mają miejsca, no, no, piękne prawdziwki. Cały koszyczek, wielutkie, takie fajne, nie? No, piękne. Złapał pan coś dzisiaj, czy nie? Nie, branie dużego karpia, ale się wypiął. Aha. No trzeba dać szansę rybie. Pewnie. To jak się mówi wędkarzom? Połamania kija. Połamania kija. Połamania kija. Wszystkiego dobrego. Zarzucił, jak zarzucił,
Ale jakie piękne ważki też tutaj nad tą wodą są. No. Budka stara, rozlatująca się tutaj. No widzisz, tam jest zrywka. W czerwcu był zakaz wstępu. W dniu dzisiejszym kręte ścieżki zaprowadziły nas nad Zalew Tarka w Jaworznie. Jesteśmy na szlaku, a ten krzyż jest głębiej gdzieś. No, trzeba było się tam, wiesz, przez te chaszcze przedzierać. Jest. Jest. Widzę go. Jest. Jest. Tak? Jest. To jest grób. Tu jest ścieżka, chodź. Kilkadziesiąt metrów od stawów w gęstym lesie
przy ścieżce znajduje się szary krzyż, mogiła. Nastawił już tak, jak ma być, zdjęcia. Jaki jest ten? Rana w rozkazie. Stary słup energetyczny. Skręć w prawo. Chmiel? No, to jest na chmiel mi wygląda.
palce. Paczku, gdzie te palce są? Nie oszukuję. Ślepa jestem. Skręć w lewo. Do którego przyjechaliśmy. Gdzie? No, 210 metrów. Gdzie? W lewo. No. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.